Do takich zdarzeń doszło również i w naszym regionie. Szabrownicy kradną mienie w zalanych miejscowościach, a to dobytek, na który ludzie często pracowali przez całe życie. O Polsce policjanci apelują, aby zgłaszać każdą, nawet podejrzaną sytuację. Niestety zdarzają się osoby, które chcą wykorzystać tą trudną sytuację osób dotkniętych powodzią. Taki przykład z wczoraj, z 18 września, gdzie około godziny 12:30 policjanci z Nysy otrzymali informację, że w Głuchołazach dwóch mężczyzn miało podjechać pod posiadłość, pod dom i do samochodu dostawczego wyciągać z garażu uszkodzonego w wyniku powodzi koła i felgi. Oczywiście na miejsce od razu pojechali policjanci i parę metrów od tej posesji zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 41 i 30 lat, a w ich samochodzie właśnie zabezpieczyli policjanci skradzione chwilę wcześniej mienie o wartości około 14 tysięcy złotych. Teraz ci dwaj mężczyźni muszą liczyć się z karą do 5 lat więzienia. My oczywiście apelujemy do wszystkich osób, jeśli widzimy, że ktoś kręci się wokół naszego domu czy domu sąsiada, żeby nas o takich podejrzanych osobach informować. Policjanci przyjadą na miejsce, sprawdzą, no i jeśli na przykład dojdzie do kradzieży, taką osobę zatrzymamy od razu.